tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku z The Sims 3. Witam was z Elzą. Słuchajcie, ja ostatnio bardzo się zagrywam w trójeczkę, co pewnie widzieliście, jak śledzicie mnie na moim Instagramie, co mi się ostatnio przydarzyło. Bardzo dziwna sytuacja to była. No ale tak, witam was w kolejnym odcinku. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo tak niewiele już brakuje do 5000 subskrypcji. Wow, bardzo mnie to cieszy. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie The Sims 3 i chcecie, żeby te odcinki pojawiały się częściej. To też ja będę bardziej zmotywowana, żeby właśnie częściej je dla was nagrywać. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy u Elzy i u Rona. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, ostatnio Ron się do nas wprowadził. No i mamy lato, a co za tym idzie, mamy lato. Ja postanowiłam, że słuchajcie, zrobimy sobie taras, żeby mieć gdzie sobie na przykład zrobić grilla czy tam coś. Tym bardziej, że nasza Elza jest przecież kucharką i lubi sobie gotować, więc ja po prostu sobie, proszę bardzo, zrobiłam tutaj gryla, tarasik powiększyłam, dałam im tutaj stół z krzesłami, tutaj jest też jakiś grajek, tu jakaś stoi sobie roślinka. Tak to on wygląda i wydaje mi się, że całkiem spoczko tu pasuje. Myślałam też o jakimś właśnie bardziej, wiecie, jakiś basen, czy jakieś jacuzzi, czy coś, ale tak jakoś nie mogę, nie wiem, gdzie to jakby to dać, może gdzieś z tej strony, bo tu jakby chciałabym zostawić to, żeby to było, wiecie, ogrodem, a nie jakimś tutaj, wiecie, bardziej, tak w sensie, że tutaj same rośliny, a gdzieś tutaj miejsca rozrywki to gdzieś z tej strony, także tutaj jeszcze będę kombinowała pewnie. No i co do dzisiejszego odcinka, Ron zaraz wstaje i idzie sobie, a już wstał nawet, idzie sobie do pracy, więc niech on się przejdzie do tej pracy jeszcze dzisiaj. Elza, słuchajcie, ona też dzisiaj idzie, ale jutro już ma wolne. No i pomyślałam sobie, że słuchajcie, bo też wy też tak sugerowaliście, pojedziemy chyba sobie, słuchajcie, na wycieczkę. Pojedziemy sobie w podróż, może tam się zaręczymy, żeby właśnie nasza Elza tutaj z Ronem trochę czasu spędzili, tak wiecie, wspólnie, razem, odpoczęli. Co będziesz tutaj? Zjedz sobie coś, bo masz, patrzę, że o, proszę bardzo. Może byśmy się wybrali do jakiejś Francji? Bo byliśmy, gdzie my byliśmy? W Egipcie chyba, a też musimy właśnie zdobyć dla Elzy kolejne przepisy, więc całkiem nam to się przyda. Przyjemne z pożytecznym, słuchajcie. Co do Rona, on już robi w ogrodzie, ostatnio nie chciał, a teraz już chce, w sensie już to działa wszystko, więc myślę, że się coś tam po prostu zbadżyło w tamtym odcinku i po prostu dlatego on nie chciał tutaj się zajmować ogrodem. Dobra, Elza, wstawaj i jedz sobie resztki. Ja ogólnie ostatnio dodałam odcinek na kanał z moimi wszystkimi rozgrywkami w The Sims 3. No i tak do mnie wrócił ten taki vibe tego, jak ja kiedyś grałam, jak ja tutaj to wszystko się starałam. Widziałam, bo też obejrzałam sobie parę odcinków, które kiedyś nagrywałam z mojego Legacy, gdzie ja tam z odcinka na odcinek starałam się coś, żeby coś się zmieniło. Więc teraz taki czuję mocny, słuchajcie, vibe na to, żeby właśnie tak się starać, żeby to tak wszystko ładnie, pięknie wyglądało, żeby wiecie, no. Także mam nadzieję, że te filmy będą dla was coraz bardziej fajne do oglądania, milsze. Dobra, zjadę umie koszą trawę, ja mam zamknięte okna, ale jak słyszycie jakieś dziwne wiercenie, czy takie jakby dziwne dźwięki, no to koszą trawę za oknem, więc no, w końcu wyszło słońce i tak to wzięli się za koszenie trawy. Dobra, wiesz co, ty później sobie weźmiesz, sprzątniesz i weźmiesz sobie szybki prysznic i sobie skorzystasz i też sprzątniesz. Dzisiaj jeszcze idziesz na 15 do pracy, gotowanie masz słabe, jaki ty masz poziom? Ojeju. No dobra, to wiesz co, to może byś sobie pooglądała telewizję kulinarną. Mamy jakieś przepisy, żeby się tutaj uczyć, ona też chce, żeby się uczyć, no ale dobra, na razie niech sobie poogląda telewizję. Ron poszedł do pracy. Ron, wiesz co, pracuj ciężko, a może weź poznaj jakichś nowych żołnierzy, bo ty jakby tak jesteś ograniczony, jeżeli chodzi o znajomości, więc fajnie by było, żebyś kogoś tam jednak zapoznał. Ale jest piękna pogoda tutaj w Riverview, patrzcie jak pięknie, o. Trzeba by było iść się pokąpać może gdzieś, ale nasza Elza idzie zaraz do pracy. No nic, pojedziemy sobie w podróż, to może tam troszeczkę się pokupiam. Czy mamy tutaj w Riverview jakieś takie miejsce, gdzie byśmy mogli sobie zejść do wody, jakaś taka à la plaża czy coś? A co tutaj masz? A pomóż przy obsłudze. Ona już pomogła przy tej obsłudze, ale musi wrócić do pracy, by ukończyć to zadanie. W sumie nie ma tutaj takiego miejsca, wiecie, takiej plaży, żeby można sobie było popływać czy coś, po prostu można sobie iść na brzeg, nad brzeg tego naszego, tej naszej rzeczki i po prostu sobie w niej się pochlupać, ale takiego miejsca, takiego typowo do jakiegoś takiego pływania latem, patrzcie, koń tam lezie, no to nie mamy, no nie, do tego może nam brakować, ale i tak żyjemy nad rzeką, więc wiecie. Pies niesie nam gazetę, super. Ja tutaj poprzekazuję jej nasiona, znaczy te zebrane owoce przez Rona i dam jej tutaj korzeń jakiś tam, dobra. I pojedziemy do sklepów przed pracą, to sprzedamy sobie to. Było też bez sensu to trzymać w tym wyposażeniu, moim zdaniem. Jak i tak będziemy sobie chcieli... Znaczy mamy te rzeczy, to nie będziemy ich jakby rozsadzać bardziej, bo już bez sensu. No i oni i tak mają tutaj dużo, że tak powiem, roboty. Może jak coś nowego nam się trafi, to będziemy, słuchajcie, wtedy sobie to sadzić. Coś takiego ciekawszego. Może znajdziemy coś właśnie na... Co, ty skończyłeś już pracę? Jeszcze nie. Może coś właśnie sobie znajdziemy na naszym wyjeździe czy coś. A tutaj co nam uschło? Dobra. Jałowe? A czemu? Wyrzuć wszystkie obumarłe rośliny. Obumarło nam to? O, nasz Ron jest obsługa kantyny, zdobył awans. Wspaniale. Dobra, wracaj do domu, ale nasza Elza teraz jedzie do domu, więc resztę ogrodu ogarnie właśnie Ron. A Elza, słuchajcie, jak już wyjdzie z pracy, po pracy, to pójdzie tu i zrobimy sprzedaj warzywa i owoce. Patrzcie, 2000 za to dostaniemy. Fajnie. Czyli opłaci się już nam to teraz coraz bardziej. Ron, gdzie jesteś? Jesteś w domu? Podjąć kurs umiejętności. O, dobra, wiesz co? A może my ci kupimy jakąś bieżnię albo coś w tym stylu, żebyś sobie, chłopie, mógł korzystać z tego? Co? Co o tym sądzisz? Albo nie. Albo wiesz co? Jesteś w domu, no to jesteś w domu. Dobra, coś tu mi się trochę przycina, gra dzisiaj. Zjedz sobie galaretkę i pójdziemy, słuchajcie, na siłownię. Pójdziemy sobie na siłownię. Na siłowni, pieskiem musimy się... Piesek, masz takiegoś pana, przyszedł jakiś tu. To skoro on tu jest, to weź go powąchaj za 2 razy. Nie, no jedzenie go nie błagaj, ale wąchnij go sobie, to to ci się lepiej zrobi. Chyba. Co to za 500? A, bo dobrze. Chciałabyś awans. No tutaj z tym awansem to gotowanie masz średni, wiesz, ćwicz gotowanie. Może to ty jak w pracy będziesz ćwiczyła, to ci się lepiej. Patrzcie, jak im się spodobał ten stolik tu na zewnątrz, ale w sumie jakbym miała taki stolik... Ojej, ktoś umarł. Jakbym miała taki stolik i byłoby lato, to też pewnie bym wolała jeść przy nim niż w domu. Patrzcie, jak tu mają pięknie. No ładnie mają, co nie? Fajnie sobie tutaj siedzi, sobie zażera. O mom, galaretkę, o mom. Dobra, ale możesz to sprzątnąć. Czy posprzątasz? A, sam się domyśliłeś. No widzisz, jaki ty jesteś? Dobry, myć się nie będziesz, bo i tak jedziesz na siłownię, więc zaraz i tak będziesz śmierdział. Czekaj, gdzie jest siłownia? Tu jest a siłownia jakaś. Byśmy tutaj gdzieś na jakąś siłownię skoczyli. Gdzie tu jest siłownia, moi mili, moi drodzy? Nie ma siłowni? Musi być. O, tu jest, proszę. O, trochę daleko, no ale dobra. Chodź, skorzystamy. No proszę, ile simów tu się na siłownię wybiera. Co tu mamy? Do pływania? No i mamy też takie no to dobra. Trochę takie to jest ubogie, ta cała siłownia tu w Riverview. No ale dobra, no trudno, to jest taka, to się nazywa w ogóle jak sala gimnastyczna, bo tu jest szkoła, tu obok jest sala gimnastyczna, więc może to nie jest taka stricte siłownia, więc no może nie czepiajmy się, może nie czepiajmy się tego. Chodź sobie poćwicz. Jakaś pani, proszę bardzo, Olimpia. No, widzisz, poćwiczysz. O, Don przyszedł, patrzcie. Don w ogóle tu mi wcześniej wyskoczyło, że jakiś awans dostał w polityce, więc to bardzo ważny sim. Słuchajcie teraz. Dobra, wbił sobie, słuchajcie, 2 punkty, więc już nie będziemy go męczyć, bo on zaraz nam tutaj po prostu padnie. Czy to są jakieś? Nie, dobra. To chodź, weź prysznic i pojedziesz do domu, bo jesteś w ogóle też śpiący. Ale mamy 2 punkty, więc już jest bajki. No, bajki. I też chciałby uprawiać jogging i w ogóle, więc za to się weźmiemy, słuchajcie, jakby tak, ale... A, dobra, idźcie wykąp, pojedziemy sobie do domu. No i właśnie jutro z rana wstaniemy i będziemy, słuchajcie, moi mili, moi drodzy, będziemy... O, dobrze. Wybierać się na wycieczkę, bierzemy mi się wtyczkę. O, Elza miała 1. rocznicę z pracy. Fajnie, to już tak szybko minęło. No cóż, jakiś czosnek jadła, coś tam. Dobra, wracaj, i potem wracaj do domu, a ty, no ty jesteś mega śpiący. Tylko weź trochę z psem, bo on jest taki trochę ten pies nasz. Chodź pies tutaj. Chodź pies, Aaron, tutaj z tym pieskiem troszeczkę go weźmiesz. Daj mu obwąchać dłoń, uczucia, mów do niego, uczucia, daj obwąchać dłoń, no. No i dobra, słuchajcie, mamy podróżuj. Ja myślę, że pojedziemy sobie właśnie do Francji. Jakoś tak lubię jechać. Francja mi się kojarzy z takimi romantycznymi wyjazdami, więc słuchajcie, jedziemy sobie do Francji. Tak jest, zostawiamy robotę. Wstawaj, Wstawaj, jedziemy do Francji, jedziemy, jedziemy. No jesteśmy. Jesteśmy w Francji. Ze Francji na pewno sobie przywieziemy, słuchajcie, trochę nektarów i takich różnych innych rzeczy. No uwielbiam Francję. Tutaj w Simsach, proszę bardzo, ja tak się prezentuję. Tutaj mamy dużo winnic takich, powiedzmy, dużo takich fajnych zakątków. To jest tak bardzo romantycznie, tak spokojnie. Na taki wyjazd we dwoje zawsze lubię tutaj przyjeżdżać z moimi simami. Dobra, zaklepiemy łóżko, słuchajcie, zaklepiemy łóżko, żeby już, bo zawsze to łóżko zaklepuję, nie wiem dlaczego. Dobra, przyjechaliśmy, jesteśmy, więc może wiesz co, nie wiem, czy jest aż tak ciepło, żebyś ty tak w tym partowała. Pokaż, jakie ty masz w ogóle jeszcze stroje. Może ten sobie załóż. Daj tutaj, pocałuj tego swojego, słuchaj, zrób romantyczne zdjęcie razem, to na pewno. I też romantyczne pocałuj, o. Gdzie biegniecie? A tu w taki zakątek koniecznie musieliście, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. A proszę bardzo, piękne zdjęcie, romantyś, romantyś, oj, 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 o pięknie, pięknie. Co byś chciał? Miłosny uścisk, ojejku, dziewczyna, no ale dobra, wy macie jeszcze takie w sumie to słabe kontakty, co nie? Więc fajnie właśnie pochwali wygląd, o właśnie, pocałunek z przechyłem, tak. O tak, pięknie, romantyczne, masaż i zrób, masaż i zrób, tak, i możesz barabara, tylko nie wiem, gdzie tutaj pójdziecie, no ale to już wasza sprawa, czy wam się to uda, a do prysznica, dobrze, no to chodźcie, chodźcie, idziesz, czy co, no chodź, a dobra, idzie, idzie. No i dobra, i właśnie zwiedzimy sobie nektarnię, gdzie ta jest nektarnię, tutaj jest, więc jedziemy tutaj, ja uwielbiam to i zawsze kupuję te wszystkie nektary i kupuję te wszystkie, słuchajcie, takie różne są półeczki na te nektary, więc to kupimy, bo w domu potrzebujemy takich rzeczy, na pewno to jest nam potrzebne, na wszystkie imprezy te okolicznościowe potrzebujemy tego nektaru, słuchajcie. A najlepiej to jakbyśmy kupili w ogóle tę całą maszynkę do robienia nektarów i byśmy zasadzili sobie jakieś winogrona, Elza by zasadziła i byśmy robili taki nektar, na przykład właśnie nasz Ron tutaj by się tym zajął tak konkretnie. I co by na to? Myślę, że to całkiem ciekawy pomysł by był. Dobra, i tak, możemy sobie, patrzcie, możemy sobie tutaj chyba przejrzeć sok, degustuj nektar. O, myślę, że możesz sobie zdegustować. Ty też sobie możesz zdegustować i sobie wtedy kupimy. A tutaj można sobie robić swój nektar. Patrzcie, a tu można sobie zebrać swoje winogrona. Też zaraz to zrobimy, bo ja chciałabym, żeby właśnie nasza tutaj Elza zasiała te winogrona u nas w Riverview. Zobaczymy, ile kosztuje ta maszynka do robienia. Chociaż w sumie co tam będziemy sobie żałować. Można sobie kupić, a co tam? Co tam będziemy żałować, słuchajcie. No dawaj, pij ten nektar, zobacz, czy dobry, Elzo. I potem wejdziesz tutaj i zrobisz kup. Zobaczymy, ile to wszystko nas będzie kosztować. Bo myślę, że fajnie byłoby taki nektar sobie mieć i sobie robić. I tym bardziej, że pasuje mi to do naszej Elzy, wiecie? Pasuje mi to do niej, bo ona i tak ogrodnictwem się zajmuje. A nasz Ron też, więc będzie jej po prostu pomagał. Tu na dole mamy też jeszcze takie coś. Tu możemy oczywiście nurkować, wiecie, sprawdzać te różne takie tajemnice, odkrywać, jak to właśnie tutaj w The Sims 3 jest. Ja przeważnie, jak przyjeżdżam z moimi simami, to raczej przyjeżdżam tu po to, żeby właśnie sobie odpoczęli. Raczej nie rozwiązuję tych zagadek. Raczej, no ale czasami coś tam się pójdzie, coś tam się rozwiąże, coś tam się zobaczy. Dobra, możemy kupić oto nektar rozkwinia. Dobra, pokupujmy tych nektarów trochę, już takich gotowych, wiecie, żeby nie trzeba było robić. No dobra, dobra, kupmy jakiś jeden z droższy. I stojak, o jest stojak i taki stojak. Który stojak jest fajniejszy, moi mili? To kosztuje 1500, to niewiele. Taki stojak czy taki kupimy? Może ten. Wow, szalona nasza. Dobra. Kupujemy, co tam będziemy się, słuchajcie, ten, dobra. Chodź może tutaj, czy ty możesz tutaj coś zrobić? A tu tego nie można zebrać, patrzcie. Dobra, to wiesz co, weź kup. Czy ty będziesz mogła to zasiać? Zasać? No dobrze, no to kupimy więcej tego. No dobra, wiem, że... O, a, dostaliśmy zniżkę, wspaniale. Dobra, tu na górze też w sumie można byłoby spać, jakby się ktoś uparł. No i tu na dole też są wina i też można sobie dalej je degustować. Dobra, chodźcie tutaj, kochani, patrzcie, jak tu jest ładnie. Podejdź tutaj, może i ty też chodź, idź tutaj. Chodźcie chwilę tutaj razem znowu pospędzacie. Ja bym chciała, żeby nasz Ron... O, jakieś nudności masz. Ojojoj. żeby nasz ląd tutaj do naszej tej... do naszej Elzy tutaj, wiecie, troszeczkę bardziej jakieś romantyczne, daje jej kwiaty, romantyczna czerwień na przykład, o... Tak, i romantyczne, daj, zrób jej jeszcze raz masaż romantyczny, ją pocałuj, tak jest. No i dobra, więcej. Zaproponuj małżeństwo. Tak jest. O. Róbmy, upamiętnijmy tę chwilę. Ale patrzcie, jak ładnie, jaka mina. Jakie ładne, wiecie, tło. No, Elza chyba się cieszy, tak mi się wydaje. A wam jak? O, słodko. O. Słodziaki z was, powiem wam szczerze. O, jaka mina, Elza. Cieszymy się. Mogą wziąć ślub, tak jest. Są zaręczeni, pięknie. Dobra, ale Ron chyba chce ci się wymiotować. No to wspaniale. To chyba, słuchajcie, to chyba z wrażenia, ej. Ona już wieczór panieński chce robić, patrzcie. Dobra, zrobimy ci wieczór panieński, na pewno. Ale nie mogę, on leci wymiotować, ej. Ej, on jest bardziej popularny od nas, a się z nami zaręczył, a my były się popularne. Znaczy Elza była. No okej, nieważne. Ron ze stresu poszedł, słuchajcie, wymiotować. No dobrze, nie będziemy go męczyć. Chodź, skorzystaj, bo tobie się chce znowu siku. Oj, biedny nasz Ron. Już ci lepiej? Dobra, nie pij już tego, to po tym nektarze pewnie, to po tym nektarze. Na pewno. Dobra, niech oni skorzystają sobie tutaj i pojedziemy sobie na targ. O tutaj i kupimy sobie, zjemy sobie i kupimy sobie przepisy dla Elzy. Dobra, kupimy sobie przepisy. O, a tu jest więcej tych przepisów. Ja myślałam, że jest ich 2 tylko, a tu są 4. Dobrze. Kupiliśmy. Tutaj są jakieś jeszcze... Może ten sklep ogólny jeszcze pójdziemy, może jakieś kadzidełko czy coś się nam uda kupić. Tak, Elza, słuchajcie, poleciała na zakupy, zjedliśmy sobie, a tu sklep ogólny. No dobra, zróbmy kup, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Ona by chciała kupić namiot, ale nie wiem po co ci namiot, wiesz, ten tutaj wejdź na czat, no dobra, no to wchodź. Okej, dzień dobry. O, ryba. ryba. Dzień dobry. O, jest, kadzidełka. Skrzynia skarbów? Nie. No ale kadzidełko sobie weźmiemy. Dobra, i wracamy do naszej bazy wypadowej, słuchajcie. No i dobra, kochani. Kończąc ten odcinek, zrobimy postaraj się o dziecko. Wiem, oni jeszcze nie są bez ślubu, ale właśnie patrzcie. Kurczę, nie wiem dlaczego. Patrzcie na Elzę. Ona jakby... nie wiem, czy ona się baguje, czy to tak dziwnie wygląda, że ona ma taki dużą głowę. Nie wiem, czy ona... Nie pamiętam, ona może była zrobiona, wiecie, jako taka simka, no nie wiem, ale dobra, względem niego ona taka jest, no taką dużą głowę ma. Ja myślałam, że to przez te włosy ostatnie, co miała, ale no nie, chyba nie. No patrzcie. Śmiesznie. No dobra, słuchajcie, więc w tym momencie zakończymy ten odcinek. Tak jest, zakończymy ten odcinek w tym momencie, wiem, taka jestem, ale no cóż. Kończymy go i zobaczymy w następnym odcinku, czy udało im się zajść w ciążę, czy będziemy mieli małą Elzę albo małego Rona, małego babyćka. Zobaczymy to w kolejnym odcinku, na powrocie zresztą do domu. I co, dzięki następnym za oglądanie, łapkę w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!